Przewodniczący Schetyna mówi, że absolutnie nie rozważa rezygnacji prezydent Gronkiewicz-Wahl. Co więcej, powinna ona tę sprawę wyjaśnić i każdy, kto jest zainteresowany wyjaśnieniem tej sprawy, powinien ją wspierać. No, przede wszystkim warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu wzywaliśmy Grzegorza Schetynę jako przewodniczącego Platformy Obywatelskiej do wyciągnięcia tych elementarnych konsekwencji politycznych w postaci albo zawieszenia, albo wykluczenia z szeregów PO pani Hanny Gronkiewicz-Waltz jako wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej. Jednak przewodniczący Grzegorz Schetyna widocznie nie miał odwagi do podjęcia takich decyzji, a wzywanie do tego, żeby wspierać Hannę Gronkiewicz-Waltz po 10 latach rządów, czyli to jest tak długi czas, żeby powiedzieć wprost, Hanna Gronkiewicz-Waltz ponosi pełną odpowiedzialność za kształt reprywatyzacji w Warszawie. Od 2007 roku mogła dowolnie kształtować zarówno procedury, jak i spad personalny, jeśli chodzi o urzędników, którzy podejmowali decyzje o zwrotach, że mogła na podstawie prawa zrobić bardzo dużo w tym temacie. Jednak powstaje bardzo dużo pytań, bardzo dużo niejasności. Każdy dzień przynosi nowe informacje w sprawie afery reprywatyzacyjnej, a to oznacza, że sprawa jest niezwykle poważna. Grzegorz Schetyna nie chce, czy może nie może po prostu zwolnić lub zdyscyplinować Hannę Gronkiewicz-Waltz? Może ona również dysponuje jakąś wiedzą? To pytanie do Grzegorza Schetyny, na co liczy z tego powodu, że dalsza obrona Hanny Gronkiewicz-Waltz będzie powodowała bardzo duże koszty społeczne, jeśli chodzi o poparcie dla Platformy Obywatelskiej, więc to też każe wskazywać na to, że jeżeli Platforma Obywatelska nie chce oczyścić się z tej afery reprywatyzacyjnej, to dzisiaj już możemy powiedzieć, że również politycy Platformy Obywatelskiej są współodpowiedzialni politycznie za aferę reprywatyzacyjną. No i to jest pytanie o to, czy jest to czekanie na to, że ta sprawa ucichnie, że już media nie będą chciały zajmować się kwestią wyjaśnienia tej afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, bo nie ma innego uzasadnienia. No nie widzimy dzisiaj żadnych podstaw, żeby dokonywać zmian w jakimkolwiek zakresie. Z całą pewnością wszystkie zarzuty dotyczące procesu reprywatyzacji w Warszawie trzeba wyjaśnić i jesteśmy przekonani, że to właśnie Hanna Gronkiewicz-Waltz w największym stopniu najsolidniej to zrobi, bo jej najbardziej zależy na tym, żeby wyjaśnić wszystkie przypadki indywidualne, a nie zamieść całą sprawę jako problem wyłącznie polityczny i odłożyć ją na bok. Dopóki Hanna Gronkiewicz-Waltz jest prezydentem Warszawy, jesteśmy przekonani, że warszawiacy mają gwarancję tego, że wszystkie sprawy reprywatyzacyjne będą wyjaśniane i że nic nie zostanie zamiecione pod dywan. Ale ja nie o tym. Ja mówię o sytuacji, w której jest bardzo wiele zarzutów wobec Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ona pozostaje nadal wiceprzewodniczącą Platformy i pełnoprawnym członkiem, pełnoprawną wiceprzewodniczącą. To budzi naprawdę sugestie, że wiedza prezydent Warszawy jest taka, że nie można chociażby takiego ruchu zrobić, który jest naturalny we wszystkich partiach, po prostu ze względów PR-owych. Ja nie znam dzisiaj żadnego wiarygodnego zarzutu wobec pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Są owszem zarzuty dotyczące procesu reprywatyzacji, to zarzuty dotyczące tego, że nie ma dużej ustawy reprywatyzacyjnej, czyli zarzuty do Sejmów kolejnych kadencji, zarzuty dotyczące wydawania poszczególnych decyzji, które podpisywały konkretne osoby pod nadzorem konkretnych dyrektorów i to z całą pewnością trzeba wyjaśnić. I są zarzuty dotyczące funkcjonowania Ministerstwa Finansów czy innych ministerstw, samorządowego kolegium odwoławczego, sądów, adwokatów w całym tym procesie. I wszystkie te kwestie trzeba wyjaśnić, natomiast z całą pewnością będziemy bronili każdego samorządowca, któremu będą stawiane wyłącznie zarzuty polityczne, dlatego że uważamy, że jest to władza niezależna od władzy rządowej i że dopóki nie ma realnych dowodów, potwierdzeń jakichkolwiek na to, że były to działania nieprawidłowe wykonywane przez te osoby albo zaniedbania dokonane przez te osoby, nie można wyciągać wniosków politycznych, bo w ten sposób otworzylibyśmy drzwi PiS-owi do przejmowania władzy w sposób nieuprawniony, poza procedurą wyborczą. Ja o wiceprzewodniczącym partii mówię, ale rozumiem, że taka jest odpowiedź. Sprawy związane z prominentnymi adwokatami z Warszawy, którzy przedtem zajmowali się bronieniem FOZ-u, bronieniem Kiszczaka, ostatnio mocno awansują. I chociażby sprawa sędziów, którzy przecież to były sprawy, które stawały na wokandzie i były przez sędziów, mówiąc kolokwialnie,
klepane. Jak to możliwe? Sprawa reprywatyzacji to jest kwestia nie tylko samych urzędników, ale również wymiaru sprawiedliwości. Kwestia wielu orzeczeń, które głównie ze strony lokatorów, bo oni bardzo często przychodzili również do mnie szukając pomocy, żeby dowiedzieć się, co mogą zrobić, gdzie ze strony urzędników nie było chęci bronienia lokatorów, a pójście na rękę handlarzowi roszczeń. Dodatkowo, jeśli spojrzymy również na wymiar sprawiedliwości, dochodziło do wielu decyzji sądowych, które były odbierane przez mieszkańców Warszawy jako bardzo kontrowersyjne i to też myślę, że sędziom, adwokatom powinno zależeć na tym, żeby całe ich środowisko było oczyszczone z jakichkolwiek podejrzeń poprzez po prostu te sprawiedliwe i uczciwe działania. I myślę, że to jest ten kierunek, który powinien być wyznaczony również przez samą adwokaturę, jak i sędziów. A taka historia jak to, że wiceprezydent Jóźwiak rozwiązał zespół, który na Śródmieściu miał się przygotowywać, przyglądać reprywatyzacją zwrotom kamienic i znalazł 10 takich, których właściwie był pewien, że to bezprawne zwroty i wtedy został rozwiązany. Nie znam niestety żadnych szczegółów tej sprawy. Mam nadzieję, że pani prezydent podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji wyjaśni wszystkie okoliczności tej i innych spraw, które bulwersują opinię publiczną. Tego oczekujemy od pani prezydent. Wszystkie pozostałe przypadki, zwłaszcza powiązań pomiędzy urzędnikami a wnioskodawcami, czy to adwokaturą, powinny być wyjaśnione. Nie ulega wątpliwości, że kilka tysięcy pracowników to jest spora skala i kto jak to, ale prezydent nie może znać rodziny każdego swojego pracownika. Natomiast z całą pewnością dyrektorzy departamentów mieli taką wiedzę, bo to oni mieli upoważnienia do zatrudniania pracowników. Oni podejmowali decyzje, podpisywali umowy, na nich ciążył ten obowiązek. I zwłaszcza jeśli ci urzędnicy, to warto zauważyć, pani prezydent wprowadziła konieczność wypełniania oświadczeń dotyczących powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami. I ta urzędniczka, o której ostatnia mowa, po tym, kiedy okazało się, że występują takie problemy. Ale jako jedyna to zrobiła, mimo że wszyscy prezydenci poprzedni podpisywali decyzje reprywatyzacyjne, albo w ich imieniu ich urzędnicy je podpisywali. Nikt wcześniej na to nie wpadł. Natomiast było sugerowane już kilka lat temu przez natomiast opozycję. Pani prezydent również wprowadziła procedury. Już dwa lata temu skierowała zawiadomienia do prokuratury. I tutaj w przypadku takich niejasnych powiązań, których nie jest w stanie ocenić żaden prezydent, jako pracodawca. Muszą to ocenić po prostu odpowiednie służby, prokuratorzy, którzy mogą przesłuchiwać również urzędników. Muszą to ocenić. Ja się nieco niepokoję tym, że mimo już 10 miesięcy rządów PiS-u nadal nie mamy żadnego nawet sformułowanego zarzutu. Ja nie mówię o tym, żeby zdążyć w tym czasie kogoś osądzić. Ale cały czas pozostaje, chyba pozostanie sprawa zwróconych kamienic, sprawa terenów, sprawa budynków. To chyba jest już nie do odzyskania. To jest coś, co niezależnie od tego, jakie konsekwencje poniesie się prezydent Gronkiewicz-Waltz i jej środowisko polityczne chyba już się stało. Czy da się coś z tym zrobić? Każdy przypadek musi być oceniony indywidualnie z tego powodu, że choćby prokuratura wskazała, że podjęła decyzję o tym, żeby również do ksiąg wieczystych znalazła się tam wzmianka dotycząca tego, że jeśli chodzi o kwestie działki przy ulicy Chmielna 70, to że sprawa jest wyjaśniana, sprawa budzi bardzo duże emocje i zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy taki przypadek musi być po prostu rozpatrzony indywidualnie. Jeżeli doszło do przejęcia takiej nieruchomości niezgodnie z prawem, to wtedy myślę, że trzeba podjąć działania, żeby te nieruchomości odzyskać, bo mamy przykłady również innych samorządów, gdzie prokuratura wskazywała na zorganizowaną działalność przestępczą jako grupy, która działała o charakterze no, po prostu przestępczym, która chciała wyłudzać i wielokrotnie nawet wyłudzała kamienice. Następnie te osoby były skazane prawomocnym wyrokiem sądu. No i toczy się batalia o odzyskanie tych nieruchomości. Myślę, że tutaj bardzo duża też odpowiedzialność będzie spoczywała na instytucjach państwa.